na imię Konrad i przyjechałem do Was z firmy, która dostarcza prąd do Waszej szkoły, do Waszych domów. A ta firma nazywa się, jak ktoś? Energia. Dobrze. Rachunki nie, nie płacą, nie widzą. Ale nie powiem. Do czego na przykład? Zapomniałem, nie szkodzi. Do czego? Bo na przykład jak ma i tam chodzi, to... Na przykład do piekarnika, tak? I na przykład? Do samochodu, żeby... Żeby naładować akumulator, tak? Na przykład? Do suszarki. Do suszarki, słusznie. Jeszcze jakiś... Robert? Jeszcze do... Jak jest noc, żeby zapalić... Bardzo dobrze. Ze sklepu spożywczego? Nie. A skąd? Z elektrowni. Bardzo dobrze. Ale cichutko. Zdarza się, że niektórzy wiedzą, że jest ze sklepu spożywczego, tak? Ale wy już wiecie, że jest elektrowni. A ty co powiesz? Tam się robi prąd. Tak, tak można powiedzieć. To jest fabryka, gdzie produkujemy prąd. Fabryka prądu, tak. To jest miejsce, gdzie produkujemy energię elektryczną, potocznie prąd, tak? A czy znacie jakieś przykłady, jakieś rodzaje elektrowni? Widzieliście w telewizji, na Discovery albo na innych obrazkach? Ktoś widział? Zasada działania tej miniaturki jest dokładnie taka sama, jak w dużej elektrowni wiatrowej w tym przypadku. Bo tutaj jest wiatrak. I zasada działania jest dokładnie taka sama jak tych dużych wiatraków, które stoją gdzieś za miastem na polach. Tutaj, ale cichutko. Tutaj dodatkowo jest żarówka. Żarówka jest po to, żebyście nie musieli mi wierzyć na słowo, że jak zacznę kręcić tutaj wiatraczkiem, turbiną, że powstaje energia elektryczna, bo jeśli by nie było żarówki, to bym kręcił, ja powiem, że produkuję prąd, wy powiecie, że nie, i będziemy się sprzeczać, tak? Bo co jest potrzebne, żeby żarówka się zaświeciła? Prąd. Czyli jeśli żarówka się zaświeci, to mówię prawdę, że produkuje prąd, tak? Ja sobie pomogę tutaj ręką, bo nie mam tyle sił w płucach, co wiatr, który wieje na polach. Ale zasada działania, tak jak już mówiłem, jest ta sama. Popróbujemy. Widać? Żarówka się zaświeca, tak? Czyli produkujemy tutaj energię elektryczną. I to jest przykład elektrowni wiatrowej. Nazwa pochodzi od rodzaju sił, które wykorzystujemy. Wykorzystujemy siłę wiatru, to mówimy, że mamy elektrownię wiatrową. Jest to przykład elektrowni ekologicznej. Czy słówko ekologiczne? Proszę. Słoneczna. Słoneczna. Jaka jeszcze? Po trzy były. Wiatrowa. Wiatrowa. I trzecia? Wodna. Bardzo dobrze. Czyli dzisiaj już wiecie, po lekcji będziecie wiedzieć, że są trzy podstawowe elektrownie ekologiczne. Wodna, wiatrowa i słoneczna. A jak myślicie, jakich w Polsce jest najwięcej elektrowni? Powiem od razu, że nie ekologicznych. Żadna z tych trzech, które wymieniliśmy. Niestety, tak? W Polsce niestety najwięcej elektrowni jest węglowych. Elektrownia węglowa to jest elektrownia nieekologiczna, uważamy zanieczyszczenia. Żeby wytworzyć energię elektryczną, spalamy duże ilości węgla. Tak? Każdy z Was na pewno widział, jak woda w czajniku się gotuje. Tak? Z takim czajnik gwizdkiem. Jak woda zaczyna wrzeć, woda się gotuje, to co się dzieje? Gwizdze, bo para ucieka przez gwizdek. I w ten sposób daje nam znać, że woda się ugotowała, tak? To bardzo próbuje mnie porazić, tak? A to bardzo boli? Nie, spróbuję mu uciec. Nie da się uciec przed prądem. Prąd jest bardzo niebezpieczny. Nie da się uciec przed prądem. Prędkość prądu jest porównywalna do prędkości światła. Jest to olbrzymia prędkość, tak? Prąd próbuje mnie porazić, ale nie udaje mu się. Dlaczego? Bo jest szkło. Tak, bo jest bańka szklana, a szkło jest doskonałym izolatorem. I tylko i wyłącznie dlatego nic mi się nie dzieje, tak? Można dotknąć? Dobrze, teraz pytanie do
Pani, nikt nie ma rozrusznika serca ani innych urządzeń szczepionek. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, bo to ja mam język angielski, to nie jest moja klasa, także nie znam ja stanu nie zdrowia. Wydaje mi się, że nie, ale... Kto chce, będzie mógł dotknąć. Tak? Siedzimy na miejscu, ja bym mógł przedłużać tą rejdę. Jeśli ktoś się obawia, to nie musi dotykać, tak? Nie. Kto chce dotknąć?